Hejka kochani, dzisiaj zapraszam... Wyraźniej, głośniej. Okej. Okay. Cześć kochani, dzisiaj na moim kanale... Może ja zacznę. Cześć kochani, dzisiaj jestem gościem u Ewy Niespodziany. Jeszcze raz. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gościem specjalnym jest Patryk, finalista Top Model. Patryku, dzisiaj zagramy fajny quiz z wykorzystaniem chmurek. To co, zaczynamy? Pewnie, zaczynamy. No tak, Patryk, ty zawsze, od zawsze. Dziękuję bardzo, że jesteś zgodny w tej kwestii. Następne. Oj. A dlaczego tak twierdzisz? Przyznam się, że tak, bo ja wiem, ile wydaje. Patryk, to ty na co najwięcej pieniędzy tracisz? Na przejazdy. A czym jeździsz? Samolotami? Różnie, to taksówkami, ale teraz ostatnio autobusami, bo zacząłem oszczędzać. Wziąłem się za siebie. A to wstyd taki, czy nie? Nie, czemu wstyd? Po prostu trochę dłużej się jedzie. Ja. Wiesz, chociaż jedną będziesz miała, tak? Przestań. O, na przykład, jak ma na imię koleś, który mierzy łodzie od środka? Jedziesz. Włodzimierz. To teraz słuchaj. Dlaczego Napoleon nie chodził po schodach? Nie wiem. Bo na parter. Nie. Ja. Jak to ty? Ej, słuchaj, ja jak jestem... Ewa, czasami ja robię takie potrawy, że tego się zjeść nie da. Ale ty pieprzu nie walisz kilogramami jak ja. No, 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 zobaczyłabyś. Ja codziennie dokupuję. Myślę, że ja. W pewnym sensie też mam jakoś, bo jak robiłem testy, wyszło mi doradca. Co? Jaki doradca? No doradca, to powiesz. Nie, doradca w sensie, i też potrafisz przekonać. Wiesz, jak czegoś potrzebujesz, to jesteś miły i przekonujesz tego kogoś i dostajesz. Jak ja swoją firmę, tak? To przekonam tak wszystkich ludzi, że... Ty własną firmę z czym? No, będę twoim agentem, będę przekonywał ludzi, żeby kupowali twoje bluzy. Co? Zobaczysz. Zobaczysz, ja nie wiem. Dobra, już chcę zawrzeć tam umowę. Dawajcie umowę. O, tutaj to... Nie no, Ewa, ja bym nie podnosił w ogóle, bo chyba razem jesteśmy tak samo. Pozostawiamy to pytanie dla ludzi. Dla was, o. W komentarzu możecie pisać, kto jest bardziej nieśmiały i dlaczego. Ja ogólnie to jestem nieśmiała tylko w takich sytuacjach stresowych jak ścianka, ale na co dzień to staram się być otwarta dla ludzi, także Patryk, wiesz, to jest też kwestia indywidualna. U mnie jest częściej, jak mam udzielić jakiegoś wywiadu, no. To jest tak, że szykuję sobie jakby wypowiedź, ale w momencie... Zawsze cię zaskoczę. W momencie wypowiedzi akcja, jest, po prostu zamykam się, kompletnie nie wiem co powiedzieć, wtedy mogę powiedzieć, że jestem nieśmiały. Moim zdaniem obydwoje tak samo, dlatego że pracujemy w takiej branży, a nie innej. Dokładnie, trzeba dobrze wyglądać wszędzie, nawet w sklepie, po bułki. No. No bez przesady. Dostaliśmy karty Unlimited, więc jesteśmy tam coraz częściej. Ja na przykład chodzę na horrory, na komedie romantyczne, no i jakieś dramaty. A ja tylko i wyłącznie na jakieś nowości, które zobaczę w telewizji, potem chcę bardzo zobaczyć, bo widzę zwiastun. Ja sobie byłem na filmie Pasażer, bardzo mi się podobało, bo lubię bardzo filmy akcji i to mogę ocenić, że to był jeden z najlepszych filmów, jakie oglądałem. Dobry aktor, wiadomo. No, najlepszy. Ty, Patryk, proszę cię. Już. Dlaczego? Nie dopisuj sobie, dobrze? Nie dopisuję, tylko ja znam ciebie troszkę, proszę cię. Ewa, nie znamy się od takiej strony. Na co dzień się nie widzimy za często? No niby tak, no to wytłumacz mi. Dlaczego? Ja sobie planuję, ale nie zawsze to wychodzi. Powiem tak szczerze, po prostu, bo zaplanuję coś, potem sobie przedobrę. Znaczy ja też tak miałam, Patryk, i ja w tym momencie trzymam się kalendarza, więc jakoś mi to wychodzi. Ja tak, że na przykład nie mam coś zaplanowanego na 10, a pójdę spać o 6 i po prostu to prześpię. Znaczy, ja Ja chyba mówię, że Patryk, bo ja jakoś, wiesz co, mam z tym jeszcze problem, ale się cały czas uczę. Ej, do ciebie czasami dzwonię, mówię, wyjdziesz? Nie. Mówię, dlaczego? No chodź, rozerwiemy się. No nie. I twardo nie, więc Patryk. Mnie nauczyła tego bardzo mocno Warszawa, bo wcześniej byłem taki uległy, a teraz stałem się taki, że jeżeli nie chcę, to wiem, że może kogoś chce zaboleć, ale po prostu powiem nie. A ja mam z tym po prostu, bo nie chcę, tak. Więc czasami warto powiedzieć nie. Dobra. Nie, po prostu mój chłopak ma mnie czasami chyba za dużo. Moja dziewczyna mnie tak przytula, że szał wpada. Jeszcze raz. Ja lubię się przytulać tylko wtedy, kiedy ja chcę. To nie, to ciężko ja mam zupełnie inaczej. Się dogadać, ale muszę czasami ulec. No, ja czasami lubię i czasami muszę. Ale już to przemilcz, jak musisz, to przemilcz, naprawdę, bo Patrycja będzie wściekła. Przepraszam cię, Patrycja. Ja. Nie, on. Faktycznie. Patryk, ty więcej śpisz. A to jest pewnie kwestia tego też, że chodzę późno spać, ale najczęściej tak wstaję sobie o 12 i teraz ostatnio zacząłem wstawać wcześniej. O Jezu, zazdrościć. A ja w ogóle wychodzę z takiej reguły, że lepiej wstać bardzo wcześnie i zacząć dłużej dzień, także Patryk, polecam. Więcej do przeżycia. No, żebyś wiedział. Ja z ręką na sercu. Brawo. No ja chciałabym to też obrócić, ale nie idzie w tym momencie. No to weź, może zrobić taki wachlarz. Nie, w sensie ja chyba jestem zazdrosna, no. Chyba? No, bardziej od ciebie. Ja czasami się zdarza, że jestem aż chorobliwie zazdrosny, ale częściej jak Patrycja idzie ze swoimi kolegami ze szkoły, na przykład na kawę, na piwo, tak młodzież. No. Wtedy nie potrafię wytrzymać, muszę albo iść z nią, albo cały czas do niej dzwonię. A to jest normalne, a nie, wiesz. To słuchajcie, ja mam tak, że jak idę jest ładną dziewczyną, przepraszam, jest ładną dziewczyną, wiesz, no jest wzrosny po prostu o coś, tak? To ja mam tak, że jak idę ze swoim chłopakiem i widzę, że jest naprawdę bardzo ładnie ubrany, uczesany, i jak widzę, jak te wszystkie dziewczyny się za nim oglądają, to po prostu mnie krew zalewa, więc no, to wynika z tego. Nie, no dobrze, no. Wychodzi na to, że jest atrakcyjny. Ale zazdrość jest dobra według ciebie? No nie do końca, ale trzeba z nią walczyć. Dla mnie zazdrość zdrowa jest dobra, ale no już nie do przesady, Patryk. No tak, i weź ogranicz te telefony, please. Patryk. A Patrycja jest o ciebie zazdrosna? O Jezu, jeszcze. No i ja się jej nie dziwię. Nie dziwię jej się w ogóle. No, w sobie w pewnym sensie też, ale wiesz, ale wybrałem karierę, tak? Fajnie, że obydwie strony są zazdrosne, to znaczy, że wam zależy na sobie, więc. Patryk, nie przyznaję się. W sumie powiem ci tak, ja nawet nie podnoszę tej tabliczki, bo sam wiesz i sami wiecie, że ja nie imprezuję. W sensie mnie zobaczyć na imprezie to musi być jakiś wielki halo totalnie. A Patryk, no nie wiem, czy ty imprezujesz, czy też nie. Ja nie lubię, jak Patrycja chodzi sama do klubów. A chodzi? Ona często lubi chodzić do klubów i muszę iść z nią, wiesz, nie chcę, ale muszę. Okej, no to nie podnosimy. No to nie podnosimy. Jesteśmy zgodni tak w tej kwestii. Patryk, sorry. Przepraszam. Nie, słuchajcie, Patryk wie więcej. Nie, ale ostatnio się odchudzam, bo wiem, co mam do stracenia. Najczęściej z fast foodów jadłem, podkreślam, jadłem kebaba na Marszałkowskiej. Wczoraj? Nie. Tam jest taki bardzo fajny facet, pracuje, jest bardzo miły. Ale kebaba to ja jadłam raz w życiu w Warszawie, słuchajcie, i też uwielbiam kebsa. Uwielbiam kebsa. Kto ci uwierzy? No ja mówię serio. Ostatnio w Maku kto był z tobą? No znaczy, ty. Maku. Tak, byłeś ze mną w Maku. Ja nie jadłem. Przyznaj się, no jak nie jadłeś? Ewa, nie mówisz. No patrz, jak jem. Nie mówisz. Może poza kamerami zapogadamy o tym jeszcze. Mogę przyznać, że naprawdę ja. No. Ale to zależy od charakteru, jaki spotkam na mojej drodze. Najczęściej to z moją dziewczyną. Dlatego, że mamy bardzo przeciwne sobie charaktery. I ja jestem baran, ona jest. A pamiętasz, jak ja byłam w Top Model kłótliwa ze wszystkimi? No to ty byłaś, a nie ja się nie kłócę, ja zawsze byłem z boku, zawsze byłem z boku. No właśnie, i jak ty byłeś z boku, to ja też byłam z boku. Tak, i jak ja byłem z boku, to ty wtedy na glebie i do ziemi. Nieprawda! I powiedz mi, przytocz mi jedną sytuację, gdzie ja się kłóciłam w Top Model, z kimkolwiek. Adą na przykład? Adą? Tak. Nie, to ja tylko mówiłam to, co myślę. To nie była kłótnia, to była wymiana zdań. Dobrze, tak. No tak. Ja pamiętam co innego tak samo. Ja również. Obydwoje. No tak, ja mogę tak w sumie, bo ja na przykład, Patryk, uwielbiam w tobie, że ty masz taką lekkość ubierania się i po prostu taki Dawid Kwiatkowski, ty tak się wzorujesz na nim. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. No a ja mam różne style, ja wolę ubrać się elegancko, też lubię ubrać kurtkę, która świeci jak żarówka. Przestań, na mnie mówię mrożonka w ogóle. No, ale tak to... Ale słuchajcie, zawsze w ogóle miałam kurtki na zimę czy coś, takie wybitne kolory jak pomarańczowy, różowy, zielony. I teraz na mrożonkę wpadło, także... Ja się ubieram to, co mi się spodoba po prostu i tak. Najczęściej lubię wygodne ciuchy, no. Wygodne, luźne ciuchy, nienawidzę koszuli, nienawidzę garniturów. Co? A słuchajcie, on tak dobrze w garniturze wygląda, że o matko. Kurczę, nie było mnie, Patryk, u ciebie w domu, ale mówię, że ty. Powiem szczerze, że też ja, ale w pewnym momencie przeszkadza mi bardzo mocno syf. A to nie jest tak, że ty się w bałaganie lepiej odnajdujesz? Bo ja tak czasami mam. Nie, ja mam tak, że muszę mieć posprzątane, bo wtedy jeżeli się spieszy, to zajmuje mi to godzinę więcej czasu, a jak mam dalej nieporządek, to po prostu nie potrafię wytrzymać w tym więcej niż 2-3 dni. Ja nie zasnę, jak mam bałagan w zlewie, bo to jest dla mnie po prostu okropny burdel, także no. Jej sprzątanie wygląda tak, że do zmywarki wsadzi i idzie spać. A co do zmywarek, Patryk, jak się cholernie boję ich. Dlaczego? No nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale okej. Opowiem wam krótką historię życia. Miałam zmywarkę, kazali mi ją obsłużyć. No i ja pomyliłam kapsułki, no i wchodzę do kuchni za 15 minut, tam pełno piany, więc no boję się po prostu zmywarek. Ja. W sumie ja powiem, że ja i Patryk, bo w sumie nasze zawody są takie, że musimy też działać dla ludzi, dla was i musimy dbać o swoje Instagramy, Facebooki. A ja powiem szczerze, że czasami przesadzam serio, mimo tego, że pracuję w takiej branży, nie innej, ale czasami przesadzam serio. Ja się cieszę, że mogę to, że umiem to oddzielić, że praca pracą, ale też potrafię wyłączyć telefon i się od tego odciąć. Ja to odkładam telefon, jak śpię. Ja najwięcej korzystam z Instagrama, a ty? Ja najczęściej nadużywam YouTube'a. Ej, to będziesz nie oglądał! No, moją... Słucham, no wypowiedz się, że dasz mi suba. Powiedz to! Nie. No powiedz to! Odcinek z moim udziałem obejrzę. Super! Dalej zależy, jakie będą. Patryk, to było ostatnie pytanie. Jak ci się podobało? Podoba mi się bardzo... Najbardziej podobały mi się te chmurki z tymi odpowiedziami Patryk lub Ewa. Najczęściej byliśmy zgodni. To się rzadko zdarza. Jeżeli chodzi o dziewczyny, tak, ja z dziewczynami rzadko się zdarza, że jestem zgodny. Z góry chciałbym po prostu podziękować ciebie za zaproszenie. Ja również dziękuję, że przyszedłeś. Nie ma za co. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał. Pa!